Nielegalna godzina policyjna. Prawnik krytykuje sylwestrowy zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową. Profesor Marek Chmaj, to niezgodne z konstytucją. Zapowiadane wprowadzenie zakazu przemieszczania się z 31 grudnia na 1 stycznia będzie niezgodne z konstytucją, a zatem nie będzie obowiązywać, twierdzi profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Minister Adam Niedzielski zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej, że w noc z 31 grudnia na 1 stycznia będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się od godziny 19 w Sylwestra do godziny 6 w Nowy Rok. Pytany o to, jak będzie ten zakaz egzekwowany, szef resortu zdrowia odpowiedział, że będzie to wyglądało podobnie, jak na wiosnę. Uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu, na przykład zawodowym, mówił szef MZ. Chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu, dodał. Niedzielski, dopytywany, czy ograniczenie w poruszaniu się poza domem nie dotyczy innych dni, wyjaśnił, że to obostrzenie obowiązuje tylko w noc sylwestrową, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Profesor Marek Chmaj przypomina jednak w swoim wpisie na Facebooku, że konstytucja w artykuł 52 ustęp 1 wskazuje, iż każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ustęp 3 tego artykułu zastrzeżono, że wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Z kolei w artykuł 31 ustęp 3 podkreślono, że ograniczenia w zakresie korzystania z wolności konstytucyjnych nie mogą naruszać istoty tych wolności. Powstaje zatem pytanie, kiedy ustawa może ograniczyć wolność poruszania się? Pisze konstytucjonalista i dodaje, odpowiedź daje artykuł 233 ustęp 1 Konstytucji, gdzie pozwolono, aby ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej dotyczyła także określonej w artykuł 52 ustęp 1 wolności poruszania się. Jego zdaniem można wyciągnąć z tego kilka wniosków. Po pierwsze, zapowiadanie ograniczenia wolności poruszania się są możliwe jedynie w stanie klęski żywiołowej. Niezależnie od tego, czy godzina policyjna będzie wprowadzona w drodze ustawy czy rozporządzenia, akt taki będzie rażąco niezgodny z konstytucją, uważa profesor Chmaj, chyba że będzie wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jak przekonuje, to nielegalne ograniczenie naszych konstytucyjnych wolności i praw nie może w stosunku do nas rodzić negatywnych skutków prawnych. Profesor deklaruje też, choć, jak zaznacza, nikogo do tego nie zachęca i nie podżega, że nie podporządkuje się ograniczeniom nielegalnej godziny policyjnej. Jakie są możliwe kary za złamanie ograniczenia przemieszczania się w noc sylwestrową? W ostatnim czasie poprawiliśmy od strony legislacyjnej strukturę przepisów, które są podstawą karania. W tym przypadku, tak jak dotychczas to było stosowane, będą groziły mandaty, powiedział minister Niedzielski.